Na straganie w dzień targowy w Grodkowie takie słyszy się rozmowy. Może się pan o mnie oprzeć, jak pan więdnie, panie Koprze, może tak do nas powiedzieć Józef Elsner, który prężnie stoi na rynku w Grodkowie, dumnie pozując przed wszystkimi miłośnikami Chopina, bo przecież to jego nauczyciel znany w całej Europie i myślę, że nawet na całym świecie. Jeżeli chodzi zaś o szczypiorek, który leży tu od wtorku, to na targowisku w Grodkowie warzyw, owoców i innych dóbr mamy pod dostatkiem. Byliśmy, kupiliśmy co nieco. Jesteśmy rozsmakowani w tym miejscu. A w Grodkowie warto wysoko patrzeć w niebo, bo nigdy nie wiadomo, czy nie przeleci właśnie nad naszymi głowami jakaś czarownica. Jedna z nich wylądowała w naszym plenerowym studiu, żeby opowiedzieć właśnie o corocznym balu czarownic. Ale my też z naszą ekipą byliśmy w gminnej bibliotece właśnie w Grodkowie, gdzie oglądaliśmy wystawę wielkoformatowych prac ukazujących miejsca godne odwiedzenia. Ale przede wszystkim, co zauroczyło nas najbardziej, to oczywiście drobiazgowa makieta dworca w Grodkowie. Koniecznie musicie tutaj zajrzeć, bo warto te wszystkie miejsca odwiedzić. No i tym sposobem żegnamy się już z Grodkowem. To urocze miasteczko, ale jutro też będzie zabawnie, bo tym razem odwiedzimy Ozimek. Justyna Marcińska, do zobaczenia i mam nadzieję do usłyszenia.